16 minut już po godzinie 8, a my w poranku Polskiego Radia RDC. Na chwilę przeniesiemy się do Ogrodu Krasińskich w Warszawie. Właściwie chcielibyśmy się przenieść, ale trudno teraz powiedzieć, czy jest to jeszcze ogród, czy już nie ma. 347 drzew, jak przed chwilą się dowiedziałam, poszło pod topór. Jest z nami w studio pani Agnieszka Grzebek, Partia Zieloni. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, dzisiaj Państwo organizują spotkanie w tej sprawie. Kto będzie brał udział w tym wydarzeniu? Dzisiaj o godzinie 18.30. Gdzie dokładnie? W Zielonym Centrum, Marszałkowska 1, lokal 160. I kto tam będzie? Zaprosiliśmy profesorów z EGW, zaprosiliśmy panią Barbarę Jezierską, wojewódzką konserwator zabytków. Zaprosiliśmy również ludzi, którzy byli włączeni w zainicjowanie protestu wokół tego, co się działo w Ogrodzie Krasińskich. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że od 2 tygodni trwa bardzo duże poruszenie. 2 tygodnie temu w niedzielę została zorganizowana akcja Światełko, czyli takie symboliczne pożegnanie drzew, które zostały wycięte. Warto powiedzieć, że wtedy jeszcze mogliśmy zorganizować tę akcję, czy tę akcję można było zorganizować w Ogrodzie Krasińskich, ponieważ ogród nie był całkowicie ogrodzony. Natomiast w tej chwili firma, która ma przeprowadzać rewitalizację ogrodu, zwaną przez nas masakrą ogrodu, całkowicie zagrodziła teren, wyeksmitowała kaczki, które w tej chwili się błąkają między jezdnią a Ogrodem Krasińskich, nie bardzo mogą wrócić na swój teren. No pociewi się tabliczka, teren budowy, także wstęp zabroniony, to jest takie ubezpieczenie Ogród ogrodzono też między innymi chyba dlatego, żeby uniemożliwić wizję lokalną i dalsze protesty, dlatego że w niedzielę o 12 minioną z kolei było kolejne spotkanie z panem, który miał sprawdzić, czy te drzewa, które zostały wycięte, rzeczywiście powinny być wycinane, czy jak nie. Się spotkało, to skończyło się to spotkanie? No nie można było wejść na teren Ogrodu Krasińskich, więc trudno było przeprowadzić tę wizję lokalną. No niemniej zainteresowanie jest bardzo duże. Ja też w zeszłym tygodniu we czwartek w Państwu Miasto byłam na takim spotkaniu, które zupełnie spontanicznie zostało zorganizowane przez mieszkańców, mieszkanki Muranowa, ale na tym spotkaniu były też osoby z innych dzielnic, dlatego że ludzie są rzeczywiście poruszeni tym, co się stało. Dlatego, że pod hasłem rewitalizacji Ogrodu Krasińskich władze miasta argumentują, że chcą przywrócić pierwotny wygląd Ogrodu Krasińskich, tak jak ogród wyglądał przed wojną. No więc pod hasłem rewitalizacji zmasakrowano ponad 300 drzew. Czy dzisiaj w tym spotkaniu będą brali udział odpowiedzialni za to? Znaczy, no my również zaprosiliśmy, także zaprosiliśmy te osoby, zobaczymy, czy przyjdą. Warto też powiedzieć, że jutro o 16 została zwołana specjalna sesja Rady Dzielnicy Śródmieście, więc widać, że tutaj radni też są tym zainteresowani. We czwartek z kolei w Gazecie Stołecznej kolejna debata. Temat jest gorący, temat jest żywo dyskutowany, poruszenie bardzo duże. No i teraz pytanie, co można jeszcze zrobić, skoro te drzewa zostały wycięte? Problem w tym, że zostały zaznaczone dalsze drzewa, którym prawdopodobnie grozi wycinka, natomiast tutaj trudno uzyskać pewne informacje ze strony władz miasta. No ogród wygląda w tej chwili bardzo mocno przetrzebiony. Natomiast jeszcze kolejna rzecz, która budzi nasza wątpliwość, to czy Ogród Krasińskich musi być ogrodzony i czy rzeczywiście warto było inwestować te miliony złotych w to, żeby przywrócić ogrodzenie. Dzisiaj jest spotkanie. Co Państwo chcą uzyskać? No, na pewno chcą Państwo komuś pogrozić palcem, ale czy jeszcze chcemy uratować te drzewa, które będą do uratowania, żeby jest to możliwe? Żeby zapobiec dalszej wycince. Mamy nadzieję, że tak. Dlatego, ale były już organizowane konsultacje społeczne w sprawie ogrodu? Wyniki nie były brane pod uwagę, ale w tej chwili to poruszenie jest tak duże i protesty tak żywe. Pan Olgierd Łukaszewicz złożył doniesienie do prokuratury o popełnienie przestępstwa. Jest zainteresowanie mediów bardzo duże. No sam fakt, że została zwołana też specjalna sesja Rady Dzielnicy jutro, no świadczy o tym, że być może coś się uda zrobić. Ja jeszcze chciałam przypomnieć, że już w przeszłości mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy jakimś parkom groziły jakieś ryzykowne przedsięwzięcia ze strony władz miasta. Swego czasu pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz planowała sprzedać Park Świętokrzyski i budowę tam apartamentowców. To wywołało liczne protesty, park udało się
uratować. Wtedy pani prezydent odstąpiła od decyzji o sprzedaży parku. Był pomysł, żeby Park Skarszewski z kolei na Pradze puścić tramwaj. To również spotkał się z żywiołowymi protestami. Natomiast my podczas tej debaty no, chcemy się zastanowić nad tym, czy potrzebne są za każdym razem protesty i oburzenie społeczne, żeby zapobiegać jakimś ryzykownym przedsięwzięciom, czy nie można we współpracy, w dialogu, w konsultacjach, ale konsultacjach nie tylko polegających na tym, że miasto zorganizuje konsultacje i odfajkuje, że zostały zorganizowane i się z mieszkańcami skonsultowało, tylko rzeczywiście w wyniku tych konsultacji uwagi mieszkańców, mieszkanek zostaną wzięte pod uwagę. A co nie zgadza się w tym posunięciu, w tej wycince, bo formalnie wszystko jest okej. Okay. Znaczy za każdym razem formalnie wszystko jest okej. Okay. I wszystkie papiery są w porządku. Natomiast i jest decyzja stołecznego konserwatora zabytków, natomiast dokumentacji zdjęciowej, jaka została przeprowadzona, no widać, że wycięto zdrowe drzewa. Natomiast władze miasta twierdzą, że do wycinki zostały przeznaczone po pierwsze drzewa chore, a po drugie też samosiejki, które nie rosły przed wojną i które jakoś zaburzały strukturę. Czy państwo i poprosili ogrodu o opinię eksperta, dendrologa ze swojej strony? Są też opinie, myśmy nie prosili, ale są też opinie profesorów, którzy niezależnie piszą też listy i przygotowują opinie. I z opinii tych wynika, że ta decyzja była nieprzemyślana. Zresztą te opinie są dosyć szeroko publikowane w internecie, także zachęcam też na Facebooku, jest taka specjalna grupa Zielona Moc, też zachęcam do zapisania się. To jest grupa, która spontanicznie została założona po tej pierwszej akcji Światełko, zorganizowanej 2 tygodnie temu w niedzielę. Państwo dzisiaj będą pytać między innymi o to, po co robić konsultacje społeczne, jeśli problem potem ignoruje się głosy i potrzeby mieszkańców. Dlaczego wbrew życzeniu mieszkańców park ma być ogrodzony? Dlaczego wbrew życzeniu mieszkańców alejki mają być wysypane żwirem, co wyklucza na przykład osoby chcące pojeździć na rolkach? Czy parki mają podobać się planistom, czy mieszkańcom, mieszkankom, którzy ich na co dzień nie używają? Komu przeszkadzają drzewa, zarośla, ptaki, rolkarze, warszawianki spieszące się rano przez park do pracy? Komu przeszkadza zieleń i demokracja? Ja tak między tymi pytaniami mam w głowie odpowiedź na kilka tych pytań taką, że państwo na pewno ją znają. No tylko chcą usłyszeć na głos. No chcemy przede wszystkim o tym dyskutować. To znaczy, jeżeli zieleń i demokracja? Jeżeli przystępujemy do rewitalizacji jakichś przestrzeni zielonych, no to warto się zastanowić, komu później te przestrzenie mają służyć. Ale jak z kim one mają, państwo mają największy problem? Jak one mają wyglądać? No myślę, że z urzędnikami. To jest jednak ten problem. Z Ale oni są uparci, bo nie wiedzą, czy nie chcą? Z urzędnikami. Ja myślę, że czasami jest to kwestia niewiedzy. Nie zawsze to jest kwestia złej woli, natomiast pieniędzy? Bardzo często jest to kwestia niewiedzy, być może też pieniędzy, no ale też takiego fałszywego myślenia, bo w tej rewitalizacji ogrodów krasińskich to, co najbardziej uderza, to ta argumentacja wysuwana przez władze miasta, że chcą przywrócić ogrodowi wygląd przedwojenny. W związku z tym ogród ogrodzono. Taką wycinkę tłumaczą potrzebą osłonięcia osi widokowych. Tak, tylko też pytanie, czy mamy wracać rzeczywiście do dawnych czasów i przywracać pierwotny wygląd, tak jak wcześniej wyglądały parki. No bo przecież przypomnę, że ogród Saski też był ogrodzony. Co więcej, kiedyś do ogrodów nie wpuszczano określonych grup ludności. Czasami pobierano opłaty. I teraz pytanie, czy my do takiej rewitalizacji dążymy? To co państwo proponują? No my proponujemy przede wszystkim, żeby się wsłuchiwać w głos mieszkańców, mieszkanek, ale także specjalistów, żeby konsultacje były nie przeprowadzane tak ad hoc i żeby nie dawano na nich bardzo krótki czas, tylko żeby rzeczywiście mogły potrwać, żeby się w opinii mieszkańców i mieszkanek słuchać i żeby oni rzeczywiście mogli być później współautorami, współautorkami planów, które powstają. Zresztą, co jest ciekawe, tutaj przy tej akcji, w ten protest przeciwko temu, co się stało w Ogrodzie Krasińskich, zaangażowało się też bardzo dużo architektów, urbanistów, planistów. Więc to nie jest tak, że z jednej strony miasto czy władze miasta zgromadziły specjalistów, którzy prezentują określoną wizję, a z drugiej strony są no, nieznający się na rzeczy mieszkańcy, mieszkanki. Tylko jest tak, że i po tej stronie są również specjaliści wysokiej klasy. Dzisiaj dyskusja o godzinie 18.30 na Marszałkowskiej 1. O efektach tej dyskusji na pewno państwa poinformujemy, a u nas gościła pani Agnieszka Grzybek, Partia Zielona. Dziękuję.